Witamy Państwa bardzo serdecznie z Kłodzka. Tym razem, jak Państwo widzą, w powiększonym składzie. Byliśmy tu już wielokrotnie, jednak to miasto jest tak fascynujące, że postanowiliśmy je Państwu tym razem pokazać. Aby zrozumieć to wszystko geograficznie, trzeba sobie uświadomić, gdzie Kłodzko leży. Kłodzko położone jest w Kotlinie Kłodzkiej, czyli ze wszystkich stron otoczone jest górami. Z tamtej strony mamy Góry Barckie, tam mamy Sowie, tam Stołowe, a tam jeszcze Bystrzyckie i Masyw Śnieżnika. Z części z tych gór spływają małe górskie potoczki, takie jak wspomniana w jednym z poprzednich odcinków Wilczka. Część z nich uchodzi do Nysy Kłodzkiej, a Nysa Kłodzka płynie przez Kłodzko. Kłodzko z kolei leży w Kotlinie. Zaczynacie już rozumieć, skąd wzięła się powódź w 1997 roku. Przez miasto przepływa też kanał Młynówka. Odłącza się on od Nysy Kłodzkiej i tworzy z centrum miasta wyspę. Tak, miejsce, w którym właśnie stoimy, to wyspa. Wyspa Piasek. Połączona jest ona z resztą miasta za pomocą 9 mostów. Jednym z najbardziej znanych kłodzkich mostów jest most gotycki. Położony on jest nad Młynówką, a nie nad Nysą Kłodzką. Porównywany jest do mostu Karola w Pradze. Zbudowany został w XIII wieku z pozornie nietrwałych materiałów, takich jak białka jaj kurzych, wapno czy piasek, a mimo tego stoi do dziś. Kiedyś po obu stronach mostu stały bramy, ale rozebrano je na początku XX wieku. Wtedy też zamontowano tu stylowe lampy. Most po zmroku prezentuje się wyjątkowo okazale, chyba lepiej niż za dnia. Figury widoczne tutaj to kamienne rzeźby przedstawiające świętego Franciszka Ksawerego, patrona Kłodzka. Niestety jest to kopia, gdyż oryginał rozpadł się. Ukrzyżowanie Chrystusa wraz ze stojącą pod krzyżem świętą Marią Magdaleną, Trójcę Świętą koronującą Marię. Po drugiej stronie mamy z kolei świętego Jana Nepomucena, Pietę, czyli znany w sztuce motyw Matki Boskiej trzymającej na kolanach martwego Jezusa Chrystusa, i świętego Wacława w zbroi z chorągwią w ręce. Pewnie Was interesuje, po co zbudowano kanał, na którym teraz znajduje się most. Otóż było to w celach obronnych. Kanał stanowił fosę, ale też doprowadzał wodę do młyna wodnego. Nie trudno się domyślić, że podczas powodzi w Kłodzku to właśnie wyspa Piasek była najbardziej zalana, bo położona jest najniżej. I w związku z tym kataklizmem chciałbym pokazać Wam trzy miejsca. Pierwszy to most żelazny. Biegnie on nad Nysą Kłodzką. Jak się patrzy na tę rzekę, trudno uwierzyć, że mogłoby podnieść się kilka metrów i zalać całe miasto. Tak się jednak działo wielokrotnie, włącznie z najtragiczniejszą powodzią, zwaną też powodzią tysiąclecia z 1997 roku. Wtedy rzeka osiągnęła poziom wyższy o 8 metrów i 71 cm od swojego zwykłego stawu. Zaobserwować można to w drugim miejscu, które chcę Wam pokazać, czyli w kościele Matki Bożej Różańcowej, zwany jako kościół Franciszkanów. Wewnątrz tego kościoła znajduje się linie właściwie pokazujące poziom powodzi, różnych powodzi na przestrzeni lat. I najwyżej nadal położona jest ta z 1997 roku. Podobnie postąpiono na zewnętrznej ścianie budynku zakładu fotograficznego, gdzie również zaznaczono, do którego miejsca sięgała woda. Budynek ten znajduje się przy ulicy Zawiszy Czarnego, czyli już w pewnej odległości od rzeki, a niedaleko niego znajduje się wyjście z podziemnej trasy turystycznej. My w takim razie idźmy poszukać wejścia. A wejście znajdziemy niedaleko twierdzy Kłodzko. My tymczasem wchodzimy pod ziemię. Należy Wam się w ogóle wyjaśnienie, skąd w Kłodzku znajdują się podziemia. Wszystko zaczęło się w latach 50. XX wieku, kiedy część budynków, część kamienic zaczęła się zawalać. Okazało się właśnie, że pod Kłodzkiem są rozbudowane wielopoziomowe piwnice. Wtedy ludność jeszcze o tym nie wiedziała. No pamiętajcie, że ludność tutaj, że tak powiem, przybyła wtórnie, tak? Pierwotnie mieszkali tutaj, wcześniej mieszkali tutaj Niemcy. Ludność tutaj przybyła i jedynym sposobem było zabezpieczenie tych wszystkich chodników i dokonali tego naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej. Niepotrzebne chodniki pozamykali, nie ma do nich dostępu obecnie, a te, które się dało zabezpieczyć, zabezpieczyli i otworzyli w tym miejscu trasę turystyczną, która ma około 600-700 metrów i to jest właśnie ta trasa, którą w tej chwili idziemy. Nie będę Wam pokazywał całej tej trasy, ale jeżeli macie ochotę zobaczyć, jak to wygląda, a jest bardzo ciekawa, taka multimedialna, to zachęcam, albo kliknijcie teraz w prawym górnym rogu i zobaczcie nasz poprzedni film z tego miejsca, albo przyjedźcie tutaj sami i po prostu pozwiedzajcie, do czego szczerze zachęcam. Wychodzimy w znanym nam miejscu,
A że Kłodzko jest tak ładnie zorganizowane, że tu wszystko, co piękne, jest blisko, tuż obok znajduje się kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Pochodzi z XV i XVI wieku, uważany jest za najwspanialszy zabytek sakralny Kłodzka. Kiedyś wokół niego znajdował się cmentarz, który otoczony był murem. Jego pozostałością jest czarna brama. Cmentarz zlikwidowano 400 lat temu. Ostatnim miejscem, które chcemy Wam pokazać, jest rynek. Plac Bolesława Chrobrego, bo tak nazywa się to miejsce, jest dość duży. Ma wymiary około 160 metrów, a jego cechą charakterystyczną jest jego pochylenie. We wschodniej części rynku, tuż naprzeciwko ratusza z XIX wieku, stała niegdyś studnia z XVII i XVIII wieku. Obecnie jest to fontanna zakończona u góry wzorem czeskiego lwa. Lew ten występuje również w herbie tego miasta. W zachodniej części rynku stoi kolumna maryjna z 1680 roku. Wzniesiona została za ocalenie miasta z pożaru i zarazy. Wzorowana jest na kolumnie maryjnej z Pragi. W północnej części rynku znajdują się kamienice, które pierwotnie powstały w okresie renesansu i baroku. Niestety ze względu na ich zły stan techniczny tuż po II wojnie światowej zostały rozebrane. Pamiętają Państwo, że pod Kłodzkiem znajdowały się liczne piwnice i one powodowały zawalanie się budynków. Tak więc budynki te rozebrano i odbudowane zostały dopiero pod koniec XX wieku. To już wszystkie zabytki Kłodzka, które chcieliśmy Wam pokazać. Jak w ogóle podobało Wam się to miasto? A może są jakieś zabytki, które pominęliśmy, a które uważacie, że są bardzo interesujące? Dajcie znać w komentarzach, jakie to są zabytki, a my już dziękujemy Wam za ten piękny, wspólny spacer i zapraszamy Was na kolejne filmy z kanapowcami, a już za tydzień będzie film specjalny. Film prezentujący kuratorskie zwiedzanie twierdzy Kłodzko. Bądźcie tam razem z nami i do następnego filmu.